Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. W dzień szabatu Jezus wszedł do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschniętą rękę, a śledzili go, czy uzdrowi go w szabat, żeby go oskarżyć. On zaś rzekł do człowieka z uschłą ręką: podnieś się na środek. A do nich powiedział: co wolno w szabat? Uczynić coś dobrego czy coś złego? Życie uratować czy zabić? Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy na nich dokoła z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc, rzekł do człowieka: wyciągnij rękę. Wyciągnął i ręka jego stała się znów zdrowa. A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz się naradzali przeciwko niemu, w jaki sposób go zgładzić. Oto słowo Pańskie. Przyjdź, Duchu Święty, z darem męstwa, mądrości, rady, rozumu, umiejętności, pobożności, bojaźni Bożej. Przyjdź i przemawiaj do nas przez serce Maryi. Przyjdź, Duchu Święty, aby każdy z nas jeszcze bardziej uwierzył w Jezusa, który jest nowym Melchizedekiem, kapłanem, jak Melchizedek. Maryjo, błogosław nam w tym. Szala Maria, Maria, mala malechenon, Adonai malcha lachenon, i wychszal machatoche malachenon, Adonai, Adonai, Adonai. Pan Jezus znowu pojawia się w synagodze, w szabat. Pojawia się, aby głosić swoją naukę, aby czytać słowo, aby uzdrawiać. Pan Jezus wiedział, że w tej synagodze był człowiek, który miał uschniętą rękę. Na pewno byli tam również inni chorzy, cierpiący, ale skupił swoją uwagę właśnie na tym człowieku. Bo chciał okazać mu miłosierdzie. Chciał uczynić cud, posługując się nim dla dobra tego człowieka. Bo Jezus Chrystus, gdziekolwiek się pojawiał, czynił dobro wszystkim. Uwalniając, uzdrawiając, wskrzeszając, przemieniając. Więc ten człowiek, który ma uschniętą rękę, modli się. Czy modli się w sercu do Jezusa? Jezu, widzisz, jestem tutaj. Mam uschniętą rękę. Cieszę się, że jesteś w tej synagodze. Jak bardzo chciałbym, żebyś zwrócił na mnie uwagę. Żebyś na mnie spojrzał. Żebyś mnie uzdrowił. Może tak właśnie modlił się. Może miał też dosyć tego, że miał tą uschniętą rękę. Może wpadł w jakieś przygnębienie. Może nie chciał z tego powodu żyć, bo mu dokuczali. Bo nikt nie chciał go zatrudnić do pracy, no bo z jedną ręką to niewiele się napracuje. Więc życie tego człowieka było raczej nieszczęśliwe.
cierpieniu i smutku, osamotnieniu, ale Jezus pragnie właśnie takie osoby szczególnie wywyższyć, szczególnie pragnie im okazać miłosierdzie, pomóc. A byli tam również ludzie, którzy Pana Jezusa ciągle śledzili. Bo jeżeli by uzdrowił w szabat, to mieliby powód, żeby go oskarżyć. Skąd tyle zła w ich sercach? Przecież Jezus był dobry dla wszystkich, także i dla nich. Dlaczego więc chcieli go oskarżyć? Za dobro? Przecież oskarża się za zło, za przestępstwa, nieprawości. A nie dlatego, że ktoś jest gorliwy i czyni dobro wszystkim. Chyba że ci ludzie są pełni zaślepienia i nienawiści i nazywają dobro złem, a złe rzeczy, zło nazywają dobrem. No to wtedy można wytłumaczyć ich po sposób myślenia i postępowania. Oni czynili zło i nazywali to dobrem. Jezus czyni dobro, nazywają to złem. Czyli przewrotność. Czyli taka złośliwość. Ale Pan Jezus nie patrzy na nich. To znaczy nie przejmuje się tym, co oni myślą o Nim. On czyni to, co chce Ojciec Niebieski. Mówi do tego człowieka, podnieś się na środek. Zwraca się nie do innych ludzi, tylko do Niego. To był nakaz. I ten człowiek idzie na środek. Staje wobec wszystkich. Posłuchał Jezusa. Nie wie, co Jezus chce uczynić. Ten nakaz wydaje się dziwaczny. Po co ma stać na środku? Nie mówi o tym Jezusowi. Jezu, dlaczego mam stać na środku? Co chcę zrobić? Przecież to może będzie nawet śmieszne, głupie, że ja tutaj stoję wobec wszystkich i mam tak stać? Ile jeszcze? On nie myśli o tym, on o tym nie mówi. On ufa Jezusowi, że Pan Jezus nie chce zrobić z Niego głupiego, ale że coś dobrego chce uczynić dla Niego. Że widocznie jest to ważne, aby teraz stał na środku, bo tak mówi Jezus. On z tym nie dyskutuje. On całkowicie zawierzył Jezusowi. Chce pełnić wolę Bożą, wolę Jezusa we wszystkim. I pyta wszystkich ludzi, którzy tam byli obecni. Szczególnie się zwraca do tych, którzy go śledzili, którzy byli podstępni. Co wolno w szabat? I zadaje dwa pytania. Uczynić coś dobrego, czy coś złego? Życie uratować, czy zabić? Odpowiedź jest oczywista, jasna. Uczynić w szabat można tylko to, co dobre, czyli dobro. Nie można nic złego uczynić. Nie powinno się nic złego czynić w szabat. Powinno się w szabat troszczyć o życie, uratować je, ocalić człowieka, któremu grozi śmierć, a nie przecież zabijać. A więc w szabat nie można czynić zło, morderstw, zabijać ludzi. Nie można lekceważyć tego, że ktoś potrzebuje naszej pomocy i zostawić go w szabat, a niech umiera, a niech cierpi, a niech się męczy. Co ja mu będę pomagał? Jest szabat, ja się tym nie będę interesował. Ktoś ma usłą rękę, co mnie to obchodzi? A niech ma. Może zasłużył sobie na to. To tak myślą ludzie o złych sercach, którzy mogą być nawet w synagogach, miejscach modlitwy i kultu, ale myślą może nawet o śmierci. Czyli powiedział to, co w ich sercach jest. Oni w szabat myśleli źle, o złu, żeby Jezusa zabić. W szabat, w synagodze, w czasie modlitwy, słuchania Słowa Bożego, oni myśleli tylko o tym, zabić Jezusa, zabić Mesjasza, zabić Syna Bożego. Jakie wstrętne myśli, ohydne. Jacy ci ludzie byli naprawdę ohydni. Jak tak można myśleć? To po co wyście przyszli do synagogi? No właśnie chyba tylko po to.
ich nie interesował Pan Bóg, ani modlitwa. Ani nie wierzyli, że może im Pan Bóg pomóc. Może gdzieś tam jest, daleko, za chmurami, za gwiazdami, ale oni mają swoje sprawy i tutaj na ziemi oni rządzą. Kogoś chcą zabić, to go zabiją. Więc mówił to, co było w ich sercach. Wiedział, co chcieli zrobić. A oni milczeli. Taka buta, pycha ludzi pysznych, kiedy milczą. Pokazują, nie odpowiemy ci, co, dla nas jesteś nikim, zerem. Będziemy się przed tobą tłumaczyć, co mamy w sercach. Szabat, my decydujemy, co można czynić, a nie ty. Jeżeli chcemy coś złego uczynić, to sobie to uczynimy. I ty nam w tym nie przeszkodzisz. Przed Panem Jezusem, tak, trzeba milczeć, kiedy mówi. Ale kiedy pyta, to trzeba mu odpowiedzieć, a nie milczeć. Więc kiedy pyta nas Chrystus, odpowiadajmy Mu. A kiedy mówi, abyśmy Go słuchali w milczeniu, to tak czyńmy. Zawsze tak, jak On chce. Jeżeli kochamy Go, to czynienie tego, czego od nas oczekuje, prosi, czasem nakazuje, nie będzie dla nas żadnym ciężarem, ale radością. Przyjemnością, szczęściem. Pan Jezus patrzy na tych wszystkich ludzi zatwardziałych, widzi ich serca tych wszystkich ludzi i serca otwarte na Niego i zamknięte, i te dobre, i te zatwardziałe. Pan Jezus jest pełen emocji w tej sytuacji. Zobaczmy, jest napisane, spojrzał na nich dookoła z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc. W Jego sercu był gniew i smutek, ale to nie było złe. Ani gniew, ani smutek. Tutaj nie było przecież czegoś takiego, żeby to było złe. Wiemy, że gniew jest to jedno z wad i może prowadzić do ciężkich grzechów. Ale tutaj gniew jest święty, bo gniewa się Pan Jezus, gniewa się Bóg. Smuci się Bóg nad zatwardziałymi ludźmi. Gniew i smutek jest tutaj usprawiedliwiony, święty, i Boży, wynikający z bólu Chrystusa. Jezus cierpi wewnętrznie, że ci ludzie są tak zatwardziali. Cokolwiek pragnie ich uczynić tym ludziom dla ich dobra, dla ich zbawienia, dla ich szczęścia, nic nie przyjmują. Żadnego dobra od Jezusa. To jest straszne. Nie przyjąć żadnego dobra, które chce uczynić Chrystus dla nas. Na każdego, nie przyjąć tego. To jest straszna zatwardziałość. To zamiast serca, toczki człowiek ma głaz, ma kamień. Zimny jest jak lód. Biedni są tacy ludzie. Jak oni skończą? Więc dlatego my możemy też, naśladując Pana Jezusa, gniewać się, smucić, jeżeli ktoś ma zatwardziałe serce. Mówimy mu o dobru, modlimy się za niego, czynimy dla niego dobro, a on jest tak, jak nieładnie się mówi, wredny, dokuczliwy, złośliwy, zatwardziały. Nic do niego nie dociera, tak z czasem mówimy. Ale to się niestety zdarza, że nawet sam Pan Jezus nie może do takich ludzi dotrzeć. Nie tylko, że my, biedni ludzie, zranieni, grzeszni, nie możemy dotrzeć do tych ludzi, którzy są zatwardziali, żeby przyczynić się do ich nawrócenia. Ale nawet sam Pan Jezus nic nie może zrobić. Sam Bóg. Pan Jezus więc mówi do tego człowieka po raz drugi. Wyciągnij rękę. Wyciągnął i ręka jego stała się znów zdrowa. Nakaz Jezusa, prośba. Ten człowiek posłuchał. Już mógłby powiedzieć, Panie, nie, nie wyciągnę, bo to jest kikot, wstydzę się tej wyschniętej ręki, jakbym ją z chęcią odciął. A Ty mi nakazujesz ją wyciągnąć? Po co? Pokazać, że mam wstrętną rękę, mają się teraz wszyscy śmiać? Co to do pokazywania? Wstyd. Nie ma czego pokazywać. Ale posłuchał Jezusa i w tym momencie, kiedy posłuchał Jezusa i wyciągnął rękę, natychmiast jego ręka była zdrowa. Miał kikut, a teraz jego ręka jest tak zdrowa,
silna jak ta druga. To była prawa ręka. Czyli być może, nie wiemy tego, może po prostu zachorował na jakąś chorobę nowotworową i po prostu jego ręka uschła. A może tą ręką czynił coś złego, dlatego to była jakaś kara dla niego za zło, które czynił tą prawą ręką. Zamiast czynić coś prawego, to czynił coś nieprawego. Mówimy, prawa ręka, czyli symbol prawości, lewa nieprawości. W każdym razie ten człowiek został uzdrowiony cudownie. To jest niesamowite, jak Chrystus działa. Jak ważne jest, żeby Go posłuchać. Przecież nie byłoby cudu Pana Jezusa, gdyby nie takie zdecydowanie, taka miłość, odwaga Pana Jezusa w czynieniu dobra, wbrew złośliwościom wielu. I gdyby nieposłuszeństwo, pokora, oddanie się tego człowieka. On posłuchał Boga. Jak dobrze jest słuchać Boga. Jak się słucha ludzi, którzy nie słuchają Boga, to się zawsze kończy tragicznie. Ale jak się słucha Boga, to zawsze kończy się wspaniale. Być może ci ludzie nawet szeptali coś do tego człowieka. Nie wychodź, nie słuchaj Jezusa. Może mówili, nie wyciągaj ręki, przecież to masz wstrętny kikut. Nie słuchaj go, co on wyprawia. Może tak szeptali, może mówili do tego człowieka coś takiego. Ale on posłuchał. Posłucham Jezusa, wierzę w Niego i jestem uzdrawiany. Dlatego jest to nauka dla nas wszystkich, dla wszystkich, którzy są też szczególnie chorzy, cierpiący na duszy, różne mają cierpienia fizyczne. Co może uczynić Jezus? Może uczynić po prostu wszystko. Wyobraźmy sobie, jakie poruszenie tego człowieka, jak po prostu drugą dłonią dotyka tej dłoni uzdrowionej, jak ją wyciąga do góry, jak może też pokazuje wobec wszystkich: Jezu, jesteś wspaniały, wielbię Ciebie, dziękuję Ci. Zobaczcie, co się stało. Widzicie? Kiedyś miałem kikut, a teraz mam rękę. Całą, zdrową. Być może nawet podchodzili do tego człowieka i dotykali jego dłoni. Zachwycali się, jaki wspaniały jest Jezus. To tylko Jezus mógł coś takiego uczynić. Przecież ci, którzy śledzili Jezusa, nie uczyniliby nigdy czegoś takiego. Oni w ogóle nawet nie byli zdolni do żadnego dobra. A co dopiero, żeby wyprosić cud uzdrowienia ręki tego człowieka. Więc wyobraźmy sobie, Pan Jezus, który też, tak jak to było w przypadku kilka dni temu, Ewangelia o człowieku, który był trędowaty, Pan Jezus uzdrawia go, przytula do serca. I być może było teraz też podobnie, że ten człowiek rzucił się do stóp Jezusa, podziękował Mu, a może Jezus też go objął jako właśnie swojego Syna Duchowego. Może powiedział, bądź moim uczniem teraz, chodź za Mną. Nie wiemy wszystkiego, bo nie wszystko jest przecież opisane w Ewangeliach. To tak sobie dodajemy, ale dlaczego miałoby to nie być prawdą też? Na pewno tak sądzimy, że ten człowiek potem poszedł za Jezusem i dziękował Jezusowi zawsze. I był, mówi, Jego wiernym uczniem. Może tam pod krzyżem stał również niedaleko również ten człowiek, kiedy Chrystus umierał na krzyżu. Może wyciągał swoje dłonie, tą dłoń uzdrowioną do Jezusa, modląc się, Jezu umierający na krzyżu, zmiłuj się nad całym światem. A co ci, może powiedzieć, ta ekipa śledcza, co uczyniła? To byli faryzeusze i byli tak zwani jeszcze zwolennicy Heroda. Tak zwana partia Heroda. Zebrali się razem. Przeciwko Jezusowi naradzali się, wyszli na zewnątrz. Jest napisane, w jaki sposób go zgładzić w szabat. Synagodzy o tym myśleli, a po wyjściu z synagogi jeszcze to wypowiedzieli, co było w ich sercach. Musimy coś z nim zrobić, musimy go po prostu zabić. Naprawdę, nie da się z tym człowiekiem żyć dalej. On uzdrawia. Ludzi, którzy mają kikuty, uzdrawia trędowatych, wskrzesza umarłych, wypędza demony, głosi dobrą nowinę ubogim. Nas ma za nic. Musimy go ukrzyżować. Musimy się go pozbyć. Najlepiej go ukrzyżować.
tylko musimy popracować nad Piłatem, żeby go przekonać. To jest przestępca, fałszywy Mesjasz, fałszywy prorok. Trzeba z nim skończyć. Na pewno tym podobne słowa mówili, żeby się usprawiedliwić, że oni chcą właśnie dobro. Byli tak zepsuci, że nawet zabicie Syna Bożego nazywali wielkim dobrem. Może być tak zdeprawowanym. Tak jak to miało miejsce w tych nieszczęsnych tak zwanych preparatach szczęścia, tak zwanych szczepionkach. Trzeba o tym przypomnieć. Z linii komórkowych abortowanych, zabitych dzieci wykorzystano to do tych tak zwanych szczepionek. I wielu zachwycało się, jakie wspaniałe to jest, jakie to jest dobre. To właśnie ludzie podobni do tych faryzeuszy i zwolenników Heroda. Nie miejmy nic wspólnego z takim myśleniem, takim postępowaniem. Uważajmy na tych faryzeuszy i zwolenników Heroda. W świecie ich jest dużo i w Kościele również dużo ich jest. Uważajmy na nich. Nie słuchajmy takich ludzi. Słuchajmy Jezusa i tych, którzy słuchają Go i Go miłują. Także teraz, kiedy słuchamy tego słowa, Chrystus uzdrawia nas wewnętrznie. Niektórzy wprost rzeczywiście doświadczą uzdrowień swoich dłoni. Tak. Wielu, którzy cierpią, a słuchają, będą słuchać tej nauki, doświadczą uzdrowienia, którzy mają różne jakieś powikłania związane z różnymi chorobami nowotworowymi czy innymi, po jakichś kontuzjach, wypadkach, a mają różne problemy z rękoma. Pan teraz was uzdrawia. Jeżeli macie też różne jakieś zmiany skórne też na dłoniach, Pan was teraz uzdrawia, wasze kości, wasze skóry, skórę, cerę waszych dłoni, rąk. Tak, teraz to się dzieje. I za to wychwalajmy Boga. Bo wielki jesteś i wspaniały, Panie. Wychwalamy Ciebie i wywyższamy. Zawsze chcemy być posłuszni Tobie. Cokolwiek nam nakażesz uczynić, chcemy to czynić ku chwale Twojej i również dla naszego uzdrowienia i szczęścia. Chcemy wyciągać nasze dłonie wysoko, aby chwalić Ciebie i mówić, że jesteś naszym Panem. I że będziemy sprzeciwiać się zwolennikom Heroda i faryzeuszom tego świata. Wychwalamy Cię za to, że czynisz dobro zawsze, wszędzie, wszystkim ludziom, którzy też o to Cię proszą, a nawet Cię nie proszą, ale kochasz ich i czynisz im dobro. I ratujesz ich, nie tylko życie to doczesne, często chroniąc ich od wszelkich niebezpieczeństw, ale ratujesz życie wieczne. I to jest o wiele wspanialsze. Za wszystko Ci chwała, miłosierny i dobry Panie.